wiesz? Czeski film na polskiej ziemi, sprawdź to, yo. Tak. Witam serdecznie, nazywam się tak szybko, że nie znajdź ja obsługi klienta firmy, do której tarabanisz pan albo pani. Mam obowiązek, by uprzedzić fakt, że rozmowa będzie nagrywana przez któregoś z nas. Proszę pana, tak, moje imię Jan, dzwonię, bowiem nie wiem jak włączyć wam to, co mam przy sobie. A kupiłem to u was jakiś czas temu w salonie, nie działa, dzwonię, więc cała nieprzyjemność po mojej stronie. Rozumiem, że urządzenie, które pan nabył, czymkolwiek to nie jest, nie działa i chce pan złożyć zażalenie, tak? Nie wiem, co się dzieje, wciskam guzik, proszę pana i nic się nie dzieje. Mówię halo, nikt nie odpowiada. Żadna lampka się nie świeci, podświetlenie. A czy sformatował pan baterię zgodnie z poleceniem? Kurwa, co? Skąd mam wziąć i jaką baterię? Te baterie, proszę pana, którą dostał pan z pudełkiem. Pewne rzeczy nie powinny istnieć. Niech zawiśnie taki mądry, co wymyślił infolinię. Bo nie warto w jakich czasach przyszło nam żyć. Nic nie załatwi sprawnie, jak rozmowa vis-a-vis. Wiesz, pewne rzeczy nie powinny istnieć. Niech zawiśnie taki mądry, co wymyślił infolinię. Bo nie warto w jakich czasach przyszło nam żyć. Nic nie załatwi sprawnie, jak rozmowa vis-a-vis. Witam serdecznie, nazywam się Włodzimierz Oszukany i koniecznie chciałbym zapłacić za wasze programy. Są bezcenne, jednak chcę wdzięczyć się pieniędzmi, chociaż nie dostałem od was rachunku od 2 miesięcy. Proszę pana, niech pan tu nie myśli, że jesteśmy dla was. Nie zapłacił pana trzeba, bo inaczej będzie kara. Bardzo chętnie uregulowałbym to, co należne. Niemniej jednak nie dostałem nic listownie ani mailem. A koniecznie, proszę pana, wyślemy duplikat i przyślemy komornika, jeśli będziesz pan się migał. Moja miła telewizja, czas umila mi codziennie. Nie odnajdę się najpewniej, jeśli ktoś mi ją odetnie. 2 tygodnie później rachunki były rozłane. Sytuacja kończy się typowo polskim rozwiązaniem. Młodek płaci, chociaż nie wyrobił się ponoć, bo rachunki zapłacone, a kablówkę wyłączono. Pewne rzeczy nie powinny istnieć. Niech zawiśnie taki mądry, co wymyślił infolinię. Bo nieważne w jakich czasach przyszło nam żyć. Nic nie załatwi sprawnie, jak rozmowa vis-a-vis. Wiesz, pewne rzeczy nie powinny istnieć. Niech zawiśnie taki mądry, co wymyślił infolinię. Bo nieważne w jakich czasach przyszło nam żyć. Nic nie załatwi sprawnie, jak rozmowa vis-a-vis. Don't call me no more. Don't call me no more. Don't.